No i znaczy nie zawsze ciągnęło do sportu, bo już tam w tej szkole podstawowej czy... W teorii mógł mnie powołać, bo były tam takie widełka stworzone. Jedyną taką moją rzeczą, że staram się unikać może negatywnych osób, to że jakby to, że to zabrzmi. Ty doła, to poczekaj, to niech sobie rodzice gadają, a ja cię zawiozę, pojadę sobie popatrzeć. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest Marta Walczykiewicz, wielokrotna mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, mistrzyni świata. Oraz wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro. Tak jest, wszystko się zgadza. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Marta, jesteś rodowitą Kaliszanką. Tak jest. Tutaj się urodziłaś, tutaj się wychowałaś, tutaj postawiłaś pierwsze kroki w swojej karierze. Dokładnie. Zaczęłaś bardzo młodo. Tak. Tak, to jest prawda. Zaczęłam w wieku 9 lat, kiedy tak naprawdę jeszcze nawet nie potrafiłam dobrze pływać w pław, więc tak naprawdę byłam bardzo mała, drobna, więc nawet nie przypominałam przyszłego sportowca, że tak powiem, a jednak te kroki tutaj można w Kaliszu postawić, mając 9 lat. Skąd w ogóle pomysł na kajak? Skąd pomysł na kajak? Już tyle razy tą historię mówiłam, znam ją na pamięć, zresztą no, wiadomo, i że ją bardzo dobrze pamiętam, jakby to było w sumie wczoraj. Sprawcą całego zamieszania była moja siostra. Tak naprawdę to ona pierwsza zapisała się na kajaki. Pan w szkole chodził na lekcjach wychowania fizycznego i przeprowadzał nabór. No i siostra się w końcu z koleżankami z klasy, ekipą zapisała, poszły na trening. No i przyszła kiedyś do domu po takich zajęciach, no i powiedziała rodzicom, że zapisała się na kajaki. No i mój tata otworzył szeroko oczy i zapytał się, a gdzie na te kajaki się zapisałaś? No i powiedziała, że do Kaliskiego Towarzystwa Wyślarskiego. No i wtedy mój tata. Siostra miała gdzieś tak około 13 lat, przyznał się, że jak był w naszym wieku, w sensie w wieku mojej siostry, to również trenował kajakarstwo. Gdzie przez te 13 lat życia mojej siostry, moje 8,5, nigdy nie było czasu, żeby się do tego przyznać. Co lepsze, wszystkie jego dyplomy, bo w tamtych czasach wiadomo, medale i puchary nie były tak popularne, wszystko było pochowane. Te kilka medali z Mistrzostw Polski tak samo były wszystko pochowane na działce, w szafie. Także nikt o tym nie wiedział, a czy w sensie my nie wiedziałyśmy. Z ciekawostek tata nawet własny ślub przełożył, bo miał zawody i nie chciał zostawić kolegów. No właśnie, no i przyznał się. No i co? No i siostra zaczęła chodzić na te kajaki, zaczęła tam treningi. No ja, młodsza siostra, nagle się okazało, że siostra nie przychodzi do domu. I co ja mam robić? To ja też chcę na kajaki. No i tak męczyłam mojego tatę przez pół roku, że też chcę na te kajaki jechać. No i w końcu wziął mnie za rękę, zaprowadził mnie na przystań obok dla takich trochę młodszych dzieciaków. No bo miałam 9 lat, także no, szukaliśmy takiego bardziej przystosowanego klubu dla mnie. No i zaprowadził mnie i niespodzianka, nie chcieli mnie przyjąć. Nie chcieli mnie przyjąć, bo no, byłam za młoda przede wszystkim, mówię, miałam 9 lat. To była chyba trzecia klasa tak szkoły podstawowej. No nie miałam jeszcze zajęć na basenie, więc nie potrafiłam pływać. No ale się okazało, że trenerem tej sekcji dzieciaków jest taty kolega z czasów kajakowych. No i jak on to powiedział, dobrze Zbysiu, to niech ona chodzi na te kajaki i niech się bawi. No i tak się bawię 27 lat już te kajaki. Czyli jakby nie patrzeć, dzięki po prostu znajomości zaczęłaś. Tak, no myślę, że gdyby nie tak, gdyby nie siostra, nie wiem, czy gdyby siostra się nie zapisała na te kajaki wtedy, no kiedy by się tata przyznał, że też trenował kiedyś kajaka, skoro tyle to czasu ukrywał. No i znaczy mnie zawsze ciągnęło do sportu, bo już tam w tej szkole podstawowej, czy nawet kiedy przez te 2 lata, powiedzmy pierwsze, faktycznie no, te kajaki trochę były dla mnie jednak pewnego rodzaju zabawą, bo jeszcze gdzieś tak no, nie traktowałam, znaczy dobra, ja już miałam zawsze cele sportowe, ambicje, ja już sobie od samego początku, jak tylko weszłam na kajak, miałam jakieś już tam plany i cele do osiągnięcia, ale no gdzieś to jeszcze było pewnego rodzaju, wiadomo, gdzieś tam zabawa.
No ale mówię, na lekcjach wychowania fizycznego ja już zawsze gdzieś tam był dla mnie najważniejszy, zawody sportowe czy coś, także pewnie gdyby nie kajaki, nie wiem, czy tu może uprzedzam na kolejne pytanie, że gdyby nie kajaki, no to na pewno byłby to jakiś rodzaj sportu, bo myślę, że sport mam gdzieś tam, wzięłam razem we krwi. Po prostu lubisz też rywalizację. Lubię rywalizację, a może nawet nie tyle rywalizację, co podnoszenie własnych, sprawdzaniu siebie. Lubię pokonywać pewne swoje jakieś tam bariery, sprawdzać jak szybko pobiegnę, jak duży ciężar podniosę, jak szybko coś przepłynę. Wiadomo, no lubię być najlepsza w czymś, no bo to kto nie lubi być w czymś najlepszy. Ale tak właśnie, no ja po prostu kocham sport i myślę, że życie bez sportu to strasznie nudne jest. Tu akurat przyznam rację sama, zresztą widzę, że mam bardzo dużo tematów wspólnych, bo sama za dzieciaka gdzieś tam lubiłam się zakręcić, a to na bieżni, a to na zawodach lekkoatletycznych. Ja też, tak, gdzieś tam zawsze byłam blisko tego sportu, zresztą nie tylko ja, jak i cała moja rodzina. Też mam piątkę starszego rodzeństwa, więc wiem, jak to rodzeństwo potrafi fajnie gdzieś raz, że zaszczepić pewną pasję, ale też pociągnąć gdzieś tam za sobą. Tak jest. Więc wiem, jak fajnie rywalizacja, czy po prostu stawianie sobie coraz to wyższych i fajniejszych celów potrafi gdzieś tam zmotywować do jakiegokolwiek działania, do treningów. Tak. Wróćmy jeszcze może do historii twoich pierwszych zawodów tak naprawdę. Słyszałam, że dostałaś bardzo fajną nagrodę za zajęcie szóstego miejsca. Tak. Znaczy w sumie to było szóste miejsce, w sumie ostatnie. Dostałam taką... Nie wiem, jak to się tak profesjonalnie nazywa, taka bańka wstańka. No, to jest taki miś z takim dzwoneczkiem w środku i on po prostu jak go się przechyli, to on się kołysze. Razu... Tak. On dzwoni i przechyla się tak i z powrotem staje pionowo. I takie coś dostałam za ostatnie miejsce. To były zawody z okazji bodajże Dnia Dziecka, bo to był 31 maj. To było 6 dni po tym, jak pierwszy raz wsiadłam do kajaka. No i przypominam ostatnio, ale no dostałam tą nagrodę, bo każde dziecko wiadomo coś tam dostawało, tym bardziej, że to było właśnie z okazji Dnia Dziecka. No i co? No i ta zabawka mimo upływu 27 lat i mnóstwa osób, dzieciaków, mam tu na myśli kuzynostwa, którzy chcieli mi tą zabawkę zabrać. Nie dałam się. Stoi na równi z wszystkimi pucharami u mnie na półce. Także to był, no to taka no, w sumie pierwsza nagroda i jest taki dosyć spory sentyment, tym bardziej, że w tamtych czasach nie były popularne aparaty, więc jakoś nie mam z tamtych czasów mnóstwa zdjęć, pamiętam tylko, no pamiętam to, co pamiętam, no i to jest jakby taka właśnie jedno duże wspomnienie. To były pierwsze zawody, no i właśnie przypominam ostatnia, to już powiedziałam, ale się nie zraziłam, tak jak właśnie wcześniej też wspomniałam, że uwielbiam tą rywalizację i podnosić własne umiejętności, no to 6 dni później, czyli powiedzmy następny weekend, odbywały się znowu takie zawody, jakby w tym samym gronie, bo to było tak na poziomie naszego klubu, z okazji Dnia Miasta Kalisza, bo to tak, jakoś tak to wszystko było połączone. No i już przypominam druga. A były te same dziewczyny, które startowały tydzień wcześniej i pamiętam, że już wtedy sobie tak pomyślałam, że to jest jednak to, co... Że to jest ten kierunek, tak, w którym po prostu chcesz bardziej pójść. Nawet nie chodziło o kajaki, bo o kajakach to już wiedziałam, jak wsiadłam pierwszy raz do tego kajaka, wiedziałam, że to mi się to podoba i że ja chcę to robić, ale właśnie, że ta rywalizacja, te wyścigi, to wszystko to jest właśnie to, co chyba będę robiła i tak. No i tak to robię. I tak to robisz. I tak to robię. Już ładne kilkanaście lat. No dokładnie. Jak sobie pomyślę, że to już jest 27 lat, dokładnie teraz 25 maja minęło 27 lat, odkąd właśnie pierwszy raz siadłam w kajak. Każdy się zastanawia, skąd ja wiem, że to jest dokładnie 27 lat, że to jest 25 maj, bo ten klub, do którego chodziłam, już nie istnieje. Został zburzony. Ale ten sprzęt, który tam był i to wszystko jakby nasz klub teraz mój obecny przejmował i kiedyś właśnie w rękę wpadł mi po prostu taki dziennik, do którego trzeba było się przed zejściem na wodę wpisać i po prostu zaczęłam wertować i szukać pierwszego mojego wpisu, kiedy pierwszy raz zeszłam na wodę, no i to był właśnie ten 25 maj.
Czyli to jest taka pamiętna data. Tak, jednak. Tak. Dokładnie. Wyryta po prostu w pamięci. Wyryta, dokładnie. Zawsze o niej będę pamiętała. Czyli możemy cię obudzić kiedyś w środku nocy, powiedzieć: Marta, kiedy wsiadłeś na kajak? I tak to jest. Powiesz, 25 maja. Ja po prostu każdego roku obchodzę dwa razy urodziny kajakowe i normalne. Ja, aż tak? Nie, no tak się śmieję, ale właśnie ostatnio wrzuciłam post na Facebooka właśnie, tak zawsze sobie tak co jakiś czas, nie co roku nie wstawiam, ale co jakiś czas właśnie takie porównanie, bo mam zdjęcie z tego pierwszego mojego treningu, jak byłam właśnie przed wejściem na kajak w takim kapoku i zawsze sobie właśnie to zdjęcie, wstawiam to zdjęcie i dostawię, robię aktualne przy aktualnym moim kajaku, no i robię takie porównanie na Facebooka i za każdym razem właśnie ma duże wzięcie, jeśli chodzi o zasięgi na social media właśnie, bo tak ludzie mówią, wow, nie, że to raz, że 27 to samo to robi jakby sama wrażenie, robi wrażenie, a dwa razy tak mówią, że się w ogóle nic nie zmieniło. Wiesz, ale ta liczba naprawdę robi wrażenie, bo nie wiem, czy wielu sportowców może się pochwalić aż tak długim stażem tak naprawdę no, swojej no to karierze. Dokładnie wiadomo, no różnie sportowcy sobie liczą tą karierę, w sensie no ja po prostu liczę od momentu, kiedy pierwszy raz zaczęłam, kiedy weszłam w kajak, no bo ktoś mówi, a no wiadomo, przez pierwsze te 2 czy 3 lata się bawiłaś. A ja tak mówię, no bawiłam się, no wiadomo, no dziecko zawsze to trochę postrzega jako, jako zabawę, tylko że no w moim przypadku było trochę inaczej, no bo od momentu, kiedy pierwszy raz tata mnie przeprowadził na tą przystań, to jakby on pilnował, żebym ja schodziła na wodę i mi mówił, masz tu punkt A, tu jest punkt B, to był gdzieś odcinek powiedzmy 300 metrów i mówi, masz to przepłynąć 10 razy. No ja schodziłam na tą wodę i gdzie tam koleżanki gdzieś tam tu trochę w krzakach postały, tam gdzieś się schowały, tu poplotkowały, a że ja byłam najmłodsza, że tak powiem, nie miałam z nimi tematu rozmowy, bo one były starsze, pamiętam, 3-4 lata. To był też jeden z aspektów, dla którego też mnie ten trener nie chciał przyjąć do grupy, no bo po prostu bym odstawała. No i ja schodziłam na tą wodę, przepływałam 10 razy i schodziłam. I na tym mimo wszystko czuwał mój tata cały czas, mimo że miałam trenera klubowego tam na tej przystani, to i tak robiłam to, co po prostu tata mi kazał. I dlatego mówię, że tak wiadomo, no może się bawiłam, ale jakby moje treningi już tak bardziej wyglądały, no bardziej profesjonalnie niż tej młodzieży pewnie teraz na początku, no bo miałam zadanie, po prostu to zadanie wykonywałam i dlatego mówię, że tak po prostu liczę sobie, dlatego śmiało się z tym, bez wyrzutów sumienia, liczę sobie dokładnie 27 lat, bo od samego początku gdzieś te treningi były usystematyzowane w moim przypadku. To jest też chyba bardzo ważny aspekt, żeby właśnie już w dzieciach od samego początku zaszczepić taki kult pracy, żeby one po prostu wiedziały, że mają do wykonania konkretne zadanie i że to zadanie później im zaplusuje w przyszłości. Tak. Zresztą dzieciaki, myślę, że to dzisiaj dzieciaki lubią mieć po prostu do wykonania coś, wykonują i dostają za to pochwałę, a w naszym przypadku powiedzmy pochwałą jest powiedzmy dobry wynik na zawodach i to, tak wiadomo, no też na te pierwsze powiedzmy takie większe sukcesy na poziomie wojewódzkim, no to wiadomo też trzeba było trochę poczekać rok czasu, ale już jak wiadomo, jak zaczęły już gazety pisać, mam w ogóle taki... Znaczy teraz trochę tata to zaprzestał, bo ogólnie tata i siostra są tacy sprawy biurowe i wszystko w moim życiu. Siostra taki trochę samozwańczy menadżer, ale od samego początku, jak tylko powiedzmy miałam te pierwsze sukcesy, mój tata prowadził z moją siostrą taki zeszyt, zwykły zeszyt A4 z moimi wszystkimi wynikami od początku kariery. No i potem jak pierwsze wycinki z gazet się pojawiały, nagłówki Złota Marta, Marta wygrała, to tak jak mówię, ja bym teraz to przejrzała, to tak fajnie, nie? Łaska się zakręci wokół? No, myślę, że na pewno. No właśnie, teraz dzięki temu sobie przypomniałam, że faktycznie muszę wyszukać te zeszyty i sobie zajrzeć tam do nich, powspominać. Zawsze miło jest pewnie zajrzeć i przypomnieć sobie swoje początki, pewnie, bo przecież każdy od czegoś zaczyna, prawda? Dokładnie. A skoro mówimy o takich początkach, jak wygląda w ogóle rozwój kariery sportowca? Tutaj mówimy o naszym mieście oczywiście. Bo nie ma co ukrywać, że Kalisz jest taką troszeczkę wylęgarnią talentów. Pojawia się po prostu gdzieś na przestrzeni lat kilka nazwisk, które faktycznie, no jest to ogromny potencjał, tak, w tej młodzieży. Pytanie, czy oni mają tutaj dobre warunki do rozwoju? Ciężko mi powiedzieć o innych dyscyplinach. No, swoją wiadomo znam od podszewki i jak się tak patrzą, jakby oceniać przez mój pryzmat, to nie ukrywam do momentu etapu juniora, czyli
najpierw są takie dzieci, dziewczynki, później są junior, młodszy, junior, starszy. Przychodzi etap młodzieżowca, to jest taki troszeczkę odłam seniorski, więc to już jest trochę mniej atrakcyjne dla miasta i wtedy troszeczkę trzeba liczyć jednak na siebie, na rodziców, na klub, bo miasto jakby już troszeczkę nie wspierało wtedy. I często seniorzy, łącznie ze mną, ja musiałam wyjechać, znaczy może nie musiałam, chciałam, no bo wiadomo, chciałam też coś mieć, jakieś korzyści z tego, wyjechać do Poznania i tam przetrenować 4 lata. Po 4 latach tutaj wróciłam i otrzymałam wsparcie, które mam do teraz. Może tam z wyjątkiem jednego małego incydentu, niedogadania się, ale jakby nie mam co narzekać. No ale myślę, że nie mam co narzekać, bo przez te wszystkie lata broniły mnie wyniki. Mhm. Co roku medal Mistrzostw Świata, czy medal Mistrzostw Europy, czy jak na razie jedyny medal olimpijski tutaj w Kaliszu, myślę, że po prostu one tutaj mnie bronią i jakby może no, miasto jakby poczuwa się po prostu, żeby mnie wspierać. Wiadomo, no zaplecze tutaj mamy naprawdę no, wyśmienite warunki do uprawiania każdego rodzaju sportu. Baseny, hale, tory, kolarskie. Także myślę, że tu młodzież i tak jak teraz szybko tak próbuję sobie w głowie nazwiska poprzypominać. Osób, które dzisiaj coś znaczą na takiej międzynarodowej arenie, wiadomo, pomijam swoją osobę, ale Alicja Tchórz, pływaczka z Kalisza. Piotr Juszczak, dwukrotny olimpijczyk w wioślarstwie, też praktycznie mój rówieśnik z tego samego klubu. Adam Balski, teraz przecież kurczę w świecie boksu też znany. Także no jest dużo nazwisk, więc jakby to, że Kalisz jest mniejszą miejscowością, nie znaczy, że tutaj nie można odnosić wielkich sportowych sukcesów. No mówię, tylko tak chyba jedyne to kuleje, to wiadomo, atrakcyjne dla miasta jest młodzik, jest junior, który punktuje i w takiej ogólnej później klasyfikacji miast na etapie wojewódzkim są dofinansowania, to oni najwięcej korzyści przynoszą miastu. No potem niestety seniorzy, niestety właśnie wszyscy, których wymieniłam, to już jakby znaczy utożsamiają się z miastem, no bo wiadomo, to jest tutaj dom, ale no reprezentują inne kluby. Tylko ja taka jedna wierna zostałam, ale mówię to pewnie dlatego, że no, moje wyniki trochę odbiegają od wyników osób, które wymieniłam i mówię, to mnie też ratuje, chociaż poza tym ja to tak się bardzo dobrze czuję w tym mieście i myślę, że też dlatego. Czyli jednak po prostu twoje serce jest tutaj w Kaliszu. Tak, tak. I myślę, że pozostanie. Mam taką nadzieję. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. W maju odbył się Puchar Świata w Szegedzie. Zabrakło ciebie tam. Dlaczego? Tak, zabrakło mnie w Szeged w maju i tutaj teraz w Poznaniu. No troszeczkę moje, że tak powiem, kurczę, jak to nazwać? Mieliśmy pierwsze eliminacje takie kontrolne do kadry, które nie wypadły dla mnie pozytywnie. Nie chodzi tutaj o aspekt sportowy czy formy. Przypadek losowy sprawił, że nie ukończyłam jednego wyścigu na długi dystans, a schemat tych zawodów był taki, że żeby dotrzeć do wyścigu na 200 metrów, trzeba było najpierw ukończyć poprzedzające wyścigi na długie dystanse indywidualne, 1000 metrów, 500, 2 kilometry. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nie będę tu tak bardzo zagłębiać, bo i tak można byłoby tego nie zrozumieć. Aczkolwiek no i nieukończenie jednego biegu, jednego z pierwszych wyścigów jakby wykluczyło mnie z rywalizacji dalszej i z startowania w konkurencji, w której, że tak powiem, no, czuję się jak ryba w wodzie. No i po prostu trener podjął decyzję, że nie ma chwilowo w reprezentacji miejsca dla mnie, gdzie w teorii mógł mnie powołać, bo były tam takie widełka stworzone, no ale to była jego decyzja, że tak powiem, ja z tym jakby się nie kłóciłam i pozostałam w domu, w sumie pierwszy raz po tylu latach. I trenuję tutaj pod okiem swojego taty. Na szczęście jeszcze otaczają mnie dobrzy ludzie, którzy wyciągnęli do mnie rękę. Także
jestem tak naprawdę sportowo spokojna. Za przyszły weekend będą się odbywać Mistrzostwa Polski, które są jakby też trochę drugą eliminacją, jakby na dalszą część sezonu. Co będzie, nie wiem, ciężko powiedzieć, bo to nawet też nie chodzi, czy wygram, czy nie wygram, czy ten... Tak naprawdę no, od trenera, jak będzie widział moją przyszłość dalszą, aczkolwiek ja też gdzieś tam z tyłu głowy mam jakiś pomysł na nawet nie resztę sezonu, ale resztę swojej kariery, więc no zobaczymy. Uchylisz rąbka tajemnicy, czy na razie zostawiasz to dla siebie? Na razie chcę zostawić dla siebie, bo tak jak to mówią, ściany mają uszy, pewne rzeczy bardzo szybko się roznoszą, mimo że nie są one wprost wypowiadane. Dlatego powiem tak, ja na razie się mimo wszystko cieszę się, że teraz trenuję w domu, mimo że wiadomo, nie wystartowałam na tych zawodach Pucharu Świata, na 99,9% nie wystartuję w europejskich igrzyskach, bo jakby no nie ma ku temu podstaw według zarządu i trenera kadry. Dlatego mimo wszystko i tak cieszę się, że jestem w domu, bo ja zawsze chciałam, tak jak obserwuję zawodników z całego świata i dużo osób też tak trenuje, że z takim troszeczkę większym luzem psychicznym z tyłu głowy, że siedzą po prostu jakby trochę w domu, nie ma tych wiecznych wyjazdów 360 dni poza domem, bo ja w takim reżimie trenuję już 15 lat i po prostu zawsze chciałam jakiś jeden sezon coś zmienić. I może właśnie, teraz masz szansę. I właśnie może to jest ten na końcówkę swojej kariery właśnie ten moment, żeby jeszcze coś zmienić. A mówię, nie czuję się jeszcze na tyle fizycznie przede wszystkim słaba, żeby po prostu powiedzieć, że kończę i kończę tą swoją karierę, bo nie, ja muszę być na to gotowa, a przede wszystkim powiedziałam, że jeśli skończę karierę, to będzie tylko i wyłącznie moja decyzja, że o tym, że przestanę pływać, nie będzie decydował ani Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, ani trener kadry, ani moi rodzice, ani mój tata, ani moja siostra, to będzie tylko i wyłącznie moja decyzja. Dobra, a wróćmy jeszcze do tego tematu właśnie startowania z luzem w głowie i takiego odstresowywania się, no bo jakby nie patrzeć, jesteś sportowcem, za którym idą wyniki, ale idą też oczekiwania. Jak sobie radzisz z presją? Czy to ze strony społeczeństwa, czy może nawet we własnej głowie? Jak układasz sobie po prostu swój mindset przed startem? Wiesz co, to jest ciężka sprawa, bo niestety zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest to, co ktoś pomyśli. To tak samo jak cofniemy się kilkanaście lat wstecz do moich pierwszych igrzysk w Londynie, gdzie jechałam jako wicemistrzyni świata i według dziennika amerykańskiego USA Today zostałam wytypowana do złotego medalu. A więc już samo to sprawiło, że ja już sobie sama trochę ten medal na szyję powiesiłam. I w momencie, kiedy Adrian Zieliński zdobył złoty medal, a też był typowany przez ten dziennik do złotego medalu, pomijając jego późniejsze epizody dopingowe, też ten medal zdobył. Ja mówię, kurde, to oni chyba i tak mają rację. No i pamiętam dobrze, przypłynęłam piąta na jedynce, czwarta w osadzie czteroosobowej. No i co było dla mnie najgorsze do przetrawienia? To, że zawiodłam nie tam siebie, innych, wszystkich. Rodzinę, kibiców, tych wszystkich, którzy tam przyjechali do tego Londynu, którzy kibicowali. Ja mówię, ja po prostu nie mogłam, to był tak ogromny ciężar na moich barkach, że po prostu tak wszystkich zawiodłam, że sobie nie potrafiłam z tym poradzić, z tym właśnie, że i to nie chodzi, właśnie potem się zastanawiałam, że dlaczego? Mówię, przecież to ja to robię. To jakby to powinno mnie interesować tylko ja. A jednak myślałam o tych wszystkich ludziach, którzy kibicowali i których zawiodłam. I później właśnie, kiedy zdecydowałam się, że podejmuję rękawice, trenuję kolejne 4 lata do Igrzysk Olimpijskich właśnie w Rio de Janeiro, mówię, przestałam właśnie tak jakby myśleć o innych. Mówię, 4 lata skupiam się na sobie i tak naprawdę podjęłam sobie taką swoją myśl przewodnią na te 4 lata, że idąc na trening, bo zawsze idąc na trening, to właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że ja lubię coś robić cały czas szybciej, mocniej, jak to mówią, wyżej. Mówię, dobra, nie oczekuję niczego na treningu. Jeśli będzie kiepski trening, odczuciowo będzie kiepski, okej. Okay. Będzie dobry, super. Nie będę miała presji czasu, szybkich wyścigów, wszystkiego. Mówię, niczego nie oczekuję. Mówię, w odpowiednim momencie sport mi odda.
No i tak przez 4 lata nie oczekiwałam niczego. Wyniki przychodziły same z roku na rok, bo w całym cyklu między Londynem a Rio 3 mistrzostwa świata, 3 srebrne medale w tej konkurencji i pojechałam na igrzyska i również zdobyłam srebrny medal, także trzeba opłaciło to było... się poczekać. Opłaciło się czekać tyle lat. Tym bardziej jakby mnie to też sprawia mi dumę ogromną, bo zawsze było moim marzeniem indywidualnie stanąć na podium. Zawsze, nie powiem, bo duże sukcesy też odnosiłam w konkurencjach dwu czy czteroosobowych, ale jednak konkurencja indywidualna to zawsze było to, czego zawsze chciałam. Teraz jak już mam 20, chciałam powiedzieć 36 lat, to ja się śmieję, że ja czasami po prostu ludzi nie lubię. Że, bo jak czasami tak śmieszkujemy czasem z koleżanką, że ja w sumie wolę zwierzęta, wolę sama. No i gdzieś ten właśnie charakter jest, zawsze wolałam sama pływać, liczyć sama na siebie, martwić się tylko o siebie, no i tak właśnie. No, a jeśli chodzi, jak sobie z tym wszystkim radzę, to jest po prostu ciężko sobie z tym radzić, bo po prostu trzeba to jakby starać się w głowie wyłączyć. I znowu tu kolejna sprawa, no my nigdy nie mieliśmy jakby stałej współpracy z jakimś psychologiem sportowym, czy też normalnym, który by tak jakby nas nauczył profesjonalnie, jak sobie z tym radzić. Więc trzeba było sobie po prostu samemu. Więc trzeba było sobie samemu jakiś po prostu schemat wypracować. Ja przez tyle lat zaobserwowałam jedną rzecz. Jeśli sportowo w cyklu przygotowań, czy to jest rok, dwa, cztery, pięć, nieważne, do głównej imprezy, wszystko jest ok, sportowo, zdrowo, ze zdrowiem i też z głową, to w momencie właśnie tym naszej imprezy docelowej, stając na starcie, nie ma presji, nie ma żadnych myśli, bo jakby jestem świadoma tego, że zrobiłam wszystko, co mogłam, nie mogłam nic więcej. I mam ten wewnętrzny spokój. I jeśli będzie wynik, no to znaczy, że jestem dobrze przygotowana. A jeśli, no wiadomo, to mogą być rywalki też lepiej. I jakby to sprawia, że człowiek jest spokojny, jeśli nic po prostu nie zaburzy tych wszystkich przygotowań. A jeśli właśnie kontuzja, coś tam gdzieś po drodze, jakiś epizod... A kontuzję również złapałaś. Tak. Dwukrotnie. Tak. Moje barki niestety są już tak przeciążone po tylu latach, że się tak po prostu zdarzało. Aczkolwiek też potrafiłam po takiej kontuzji... Czasem mimo wszystko punktować. Czasem zastanawiam się, jak ja to robiłam, że nie trenując po prostu 3 miesiące i po kolejnych 3 miesiącach zostawałam wicemistrzynią świata. Więc wiem, że potrafię. No, więc to tak sportowo wygląda. No, życie sportowca, jeśli chodzi nie tylko o treningi, bo przy całej tej psychice to trening to jest pikuś naprawdę, przy tym jak sobie trzeba czasem z tą głową dawać radę. Tak, bo fizycznie jesteś w stanie się przygotować świetnie. Fizycznie zawsze tak. Jesteśmy w stanie się przygotować. W miesiąc czasu możemy złapać formę. No, człowiek po prostu się zaweźmie i przecież człowiek jak chce, to nawet potrafi w miesiąc schudnąć. No oczywiście. Ale tak. To, że schudnie, to nie znaczy, że sobie z głową poradzi przez ten miesiąc. A dokładnie. Jednak te stałe... Bo nawet wysiłek fizyczny to jest duże obciążenie też dla głowy. I całe myślenie o logistyce, trenowania, o wszystkim, to po prostu cały czas układ nerwowy pracuje na najwyższych poziomach. Bo nawet kiedy w momencie ja kończę trening i położę się do łóżka, ta głowa mięsień odpoczywa, się relaksuje, ale jednak myśli cały czas moje chodzą. Czyli ja cały czas ten układ nerwowy cały czas pracuje. Ja się śmieję, że moje serce już jest tak wytrenowane, że w momencie, kiedy idę na trening, to momentalnie jest tętno 150-160, a kiedy schodzę z wody, usiądę, nic nie robię, patrzę, o, 40. Ja mówię, no, moje serducho już wie, że kiedy może, to odpoczywa, nie? Wróćmy jeszcze, że tak powiem, do tej głowy. Skoro wypracowałaś sobie przez tyle lat jakiś schemat, radzisz sobie z presją i z całym tym stresem, którego nie brakuje w karierze sportowca. No nie, to zdecydowanie nie. Powiedz mi, masz jakieś takie swoje ulubione sposoby właśnie na odstresowanie się, na taki reset? Wiesz co, nie mam. Właśnie to jest to, że często w wywiadach, w jakichś spotkaniach z młodzieżą też, no, młodzież też pyta, jak sobie radzę ze stresem, czy mam jakieś swoje zachowania. Niektórzy, wiadomo, zakładają słuchawki, słuchają muzyki sobie, nie wiem, czy coś robią. Powiem szczerze, że nie. Ja nawet zbytnio nie lubię sobie słuchać muzyki przed startem. A proszę. Ja lubię tak jakoś mieć taką, wiesz, przestrzeń i tak...
nie wiem, to w zależności jak mi się właśnie układa, bo i znowu wrócę do tego wcześniejszego, że jeśli mam spokojną głowę, jakby nie mam żadnych obaw, to potrzeby. Nie mam potrzeby nic robienia, to sobie stoję, rozgrzewam się, gadam sobie z kolegą, no jedno. Dobra, i teraz widzisz. I tak czasami się przypomina coś. Mhm. Jedyną taką moją rzeczą, że staram się unikać może negatywnych osób, to jakby to źle to zabrzmi. Bo czasem ludzie mają, że aktualnie w danym momencie troszeczkę złej energii od siebie wydzielają, bo tak trochę narzekają, trochę no tak, nie wiem, czuć od nich troszeczkę może też przez stres, to staram się takich osób unikać. Staram się też jakby nie nakręcać, bo ktoś przyjdzie i ale mi dzisiaj ciężko, ale dzisiaj warunki, ale coś tam. I mimo, że ja tylko słucham, to jakoś mi to wpada do głowy i potem faktycznie patrzę na tą wodę i mówię, ty, faktycznie są złe warunki. Ale wiesz, ale wcześniej o tym nie myślałam, póki ktoś mi nie powiedział, więc jakby staram się trochę unikać właśnie takich osób, żeby ktoś dodatkowo mnie nie nakręcał. A lubię rozmawiać, lubię spędzać przed samym startem czas z kimś, to kogo lubię, kto działa na mnie pozytywnie, tak mnie trochę odstresowuje, a nawet jak mogę z nim pogadać o kajakach czy coś, to tak jakoś, nie wiem, od tej osoby. I taką mam takiego swojego jednego, ja go nazywam takim katalizatorem trochę, który działa na mnie mega pozytywnie. Na szczęście teraz na Mistrzostwach Polski on też będzie. O, super. Więc myślę, że znowu go wykorzystam do swoich celów, chociaż dobrze, że nieświadomy tego jest. No, więc tak bardziej w ten sposób. Ale wiem, że sportowcy mają różne swoje schematy, bo jak tak jeździ się po całym świecie, obserwuje się różnych sportowców, to każdy ma jakiś taki swój indywidualny sposób. Okej, to ugryźmy jeszcze temat może od innej strony, bo sport sportem, treningi treningami, ale co robisz w czasie wolnym? Bo jakiś czas wolny pewnie masz jednak. No, bardzo niewiele. Teraz w sumie tak jak się śmiałam, że trenuję w domu teraz, czyli w teorii jakby mam więcej czasu, ale czasami idę na jeden trening, rano mam dwa treningi, przychodzę, patrzę, o Jezu, tu już muszę zjeść obiad, drugi trening i mówię, ojej. Nagle kończy się doba. No i kończy mi się doba i idzie, a tu jeszcze z koleżanką na kawę by się chciało być, ja lubię spacerować, lubię coś cały czas robić, ale czasami no, nie mam na to czasu. No ale jak już jest ten czas, powiedzmy ten czas wolny, no to na przykład jadę na konie. Uwielbiam jazdę konną. Odnalazłam swoją pasję właśnie po igrzyskach w Londynie. I to jest też taka fajna historia. Nie wiem, czy mogę ci tak na szybko powiedzieć. Jasne. Wiesz co, no właśnie jak wróciłam po Londynie, taka trochę zniesmaczona do tego sportu, zrezygnowana chyba pierwszy raz, że tak powiem, rzuciłam wiosłem na podłogę, powiedziałam, że nie chcę. Ja już nie chcę przechodzić tego, co przeszłam. Zresztą też zostałam trochę sama z tym wszystkim. No i przyjechałam do domu jakiś tam dzień, pojechałam odwiedzić babcię, która mieszkała z moją ciocią, teraz już i babci, ani cioci już nie ma, odeszły. Na takiej wiosce mieszkały, pojechaliśmy, no i wchodzę i w sumie im się mijam z kuzynką, mówi, że ona że przyjdzie za 2 godziny, bo jedzie na konie. Ja mówię, o, a gdzie na te konie jedziesz? No tam 15 kilometrów. Ty dobra, to poczekaj, to niech sobie rodzice gadają, a ja cię zawiozę, pojadę sobie popatrzeć. No zwierzęta od zawsze lubiłam, także mówię, zaraz pomijam jakiegoś konia czy coś. No i ona tam poszła na ten trening, ja sobie stałam, obserwowałam. No to jeszcze tego samego dnia już siedziałam na koniu. Zrobiłam sobie, pamiętam, takie 2 kółka, trener mnie przeprowadził. No i schodząc z konia się umówiłam na następny dzień. Do Cekowa, do klubu jeździeckiego Kaja. I co? No i tak jeden trening, drugi trening, trzeci trening. No i tak po miesiącu zaczęłam już trochę podskakiwać na tym koniu, trochę skakać. Czyli wkręciłaś się. Wkręciłam się i tak po prostu zauważyłam po jakimś czasie, że tata potem, po jakimś czasie tatę też wzięłam, bo też lubi konie. I on tak, no to już tak skakała, można powiedzieć, że już takie te przeszkody były troszeczkę większe. Jakiś też miałam już cel wyznaczony, miałam zrobić to, to, to. No i tak tata siedzi i obserwuje, no i tak skończyliśmy trening, no i on się do mnie nie odzywa. I ja mówię, no co jest? On mówi, bo ja myślałem, że tu przychodzisz sobie w kółko jeździć, a ty tu normalny trening robisz. Nie? No, no i sobie zdałam sprawę, że jakby z treningu na trening się cieszyłam, jak trener Marcin podnosił mi tą przeszkodę, dawał jedną więcej. I cały tak, czas to, o czym mówiłeś wcześniej. Tak, tak, tak. Ja coraz mówię, to kurczę, to ja jednak mi to nie minęła mi ta pasja do tego, ta miłość do tej rywalizacji, do tego, co zawsze było. No i tak wiesz, minęły już 3-4 miesiące, no i zbliżały się pierwsze obozy kadrowe po przerwie.
No i trzeba było się zdecydować, no co dalej. Mhm. No i tak właśnie poszłam, to jakoś musiało być w grudniu, poszłam na trening, ten jeździecki. Fajny trening zrobiłam na hali, zeszłam z konia, odprowadziłam go do boksu i tak sobie powiedziałam, jeszcze jak zanim z niego zeszłam, mówię, dobra, schodzę z konia, odprowadzam go do boksu i wracam do stajni za 3 lata z medalem olimpijskim w kieszeni. I przez 3 lata nie zjawiłam się w stajni. Mimo, że miałam przerwę jesienną, gdzie mogłam sobie chodzić, bo tak zawsze to funkcjonowało, tak przez 3 lata nie byłam w stajni. W ogóle oni zastanawiali się w stajni, co się stało, że po prostu nagle zeszłam, nic nie powiedziałam i zniknęłam na 3 lata. Oczywiście obserwowali moje sukcesy, wyniki, wszystko to. Jakiś tam taki niewielki kontakt z nim miałam. No i co? Minęły Igrzyska Olimpijskie w Rio we wrześniu. Były zawody tam w stajni. Wzięłam medal olimpijski, wsadziłam z tyłu do kieszeni. No i przyjechałam do stajni, nie? Także gdzieś dzięki tej właśnie, no myślę, że koniom gdzieś tam odzyskałam. Znaczy, może nie odzyskałam, bo to jakby tego nigdy nie zatraciłam, ale przypomniałam sobie jednak, że sport, że miłość do sportu, do tej rywalizacji. Cały czas jest, tylko po prostu trzeba było to troszkę przenieść. Nie wiem, czy gdyby nie one, to ten medal bym tu miała na przykład, nie? No bo może bym już stwierdziła, że jednak to nie jest to. Czyli dzięki koniom tak naprawdę przepracowałaś to, co stało się w Londynie. Przecież tak, wpłynęło gdzieś... to na ciebie dosyć mocno. No zawsze mówią, że gdzieś tam konie mają gdzieś taką, jak to mówię, moc taką właśnie. Terapii, prawda? Dokładnie, więc może w pewnego rodzaju to była moja terapia nieświadomie. Ważne, że zadziałała. Zwierzęta w ogóle mają to do siebie, że potrafią niesamowicie zrelaksować człowieka i pomóc mu spojrzeć. Dlatego jestem wielką miłośniczką zwierząt. 2 koty w domu. Właśnie miałam zapytać, wolisz koty czy psy, ale to już chyba się wydałaś. No wiesz co, no tak, no wolę, mam 2 koty w domu, a na ręce tatuaż psa mojego byłego. Także ja lubię każde zwierzę. No wiadomo, od zawsze, od małego koty zawsze były w domu, więc no nie powiem, muszę na pierwszym miejscu postawić te koty, ale lubię każde zwierzę, każdemu pomagam, uwielbiam konie, no dobra, boję się pająków strasznie, ja też. Więc tylko tego nie lubię, ale no nie przejdę obojętnie obok głodnego czy tam biednego zwierzęcia, zresztą moje 2 koty to są znajdki, jednego kota mi potrącił w tym roku samochód, no ale dzień później nagle ktoś podrzucił mi kota na podjazd i ten kot po prostu do nikogo nie chciał podejść. Ja się nachyliłam, zawołałam, podszedł. Ja mówię, dobra, to mu znajdziemy po wakacjach dom. Oddałam go na chwilę do domu tymczasowego. Mówię, wrócę, to się nim zajmę. Gdzieś, no, mówię, do schroniska nie chciałam go oddać, bo mówię, jak trafi do schroniska, to już z tego schroniska nie wyjdzie. No i tak już ma na imię Maniek, znany jest 1,5 roku. Także no mówię, kocham zwierzęta. Zwierzęta są fajne, bo są szczere, szczególnie koty. Jak cię nie lubi, to cię nie lubi. Jak cię lubi, to ci to pokaże, że cię nie lubi. Oj tak. Dlatego fajnie. Fajnie działają, fajnie relaksują. Także ja sobie zawsze na każdym obozie znajdywałam jakiegoś zwierzaka, którego dokarmiałam, pomagałam. Mam kilka fajnych filmików gdzieś tam na social mediach. Banda kotów podąża za mną, bo idę z 2 puszkami, bo im niosę jedzenie. Także, ale no. Tak mówię, mój cały dom uwielbia zwierzęta i tak też mi to zostało razem z tą miłością do sportu, to jeszcze miłość do zwierząt wszczepiona. Czyli po prostu zostałaś w ten sposób też wychowana. Myślę, że tak. No bo mówię, u mnie nie pamiętam okresu, żeby w domu nie było jakiegokolwiek zwierzaczka. Także. A to jest fajne, bo tak człowiek się... Nie, że tak. Zawsze można gdzieś... Fajnie jest w domu mieć zwierzaczka. Każdy powinien mieć w domu zwierzaczka. Popieram, mam psa. Tak jest. Kanapowego, totalnie. Ale jest zwierzaczek. Ale jest zwierzaczek, tak jest. Dokładnie tak. Słuchaj Marta, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz przy okazji omawiania kolejnych sukcesów. Bo jak widzisz, jak ja się rozgadam, to mogę siedzieć i cały czas nawijać, także... Bardzo mnie to cieszy, bo rozmowa przebiegła w super atmosferze. I życzyłabym sobie samych takich gości. Dzięki. Także, Marta, polecam się na przyszłość. Oj, skorzystam na pewno nieraz. Jeszcze raz, Marta, dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dziękuję, również do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.